Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Irek Pudo z tej strony i w tym nagraniu pokażę Tobie, w jaki sposób kupić VPS, który jest Tobie niezbędny, albo co najmniej bardzo konieczny do tego, abyś mógł podpiąć różnego rodzaju boty do tradingu, chociażby na rynku Forex, po to, aby Twój komputer działał cały czas, był cały czas włączony i abyś nie musiał w domu po prostu martwić się tym, że masz słaby internet, tym, że coś Tobie rozłącza. Po prostu do tego jest niezbędny tak zwany VPS. Wybraliśmy to rozwiązanie, które teraz tutaj widzisz i linka do tego rozwiązania znajdziesz poniżej, powyżej tego nagrania, bądź też skontaktuj się z osobą, która pokazała Ci to nagranie. Dlaczego wybraliśmy to rozwiązanie? Z prostego względu, za chwilę to je pokażę, ponieważ jest po prostu na każdą kieszeń i teraz przejdziemy do całego procesu rejestracji i pokażę Tobie, jak to dokładnie wygląda. Po kliknięciu w link klikasz tutaj VPS i wybieramy opcję z Windowsem. Jest to bardzo, bardzo ważna sprawa i to oczywiście masz wiele rodzajów tych VPS-ów. Oczywiście tutaj masz zarówno od zależności od pamięci, od procesora, od dysku twardego, tak? Od wielu, wielu innych rzeczy oraz tak samo od lokalizacji. Tak? Natomiast co jest istotne, to, że w zależności od tego, jak bardzo, jaki dużo potrzebujesz ten VPS, po prostu wybierz sobie dla siebie odpowiednią opcję. Jeżeli masz jednego bota, startujesz z tym wszystkim, załóżmy, no to tam masz dwa boty, zdecydowanie polecamy nie iść w jakieś koszty, ani że ten VPS będzie wykorzystywany tylko do tego, chociaż oczywiście możesz to wykorzystywać też do innych rzeczy, niemniej jednak fajnie dla szybkości działania całości jest to, aby on był wykorzystywany po prostu w odpowiedni cel. Ok, dla przykładu pokażę Tobie ten VPS, jeden z najtańszych, klikam tutaj Order Now. I tak jak tutaj widzisz, mamy informację, że to jest VPS właśnie z Windowsem. To jest cena za miesiąc, więc jest to jedna z takich korzystniejszych cen. Natomiast co ciekawe jest tutaj, to, że jak tutaj wybierzesz sobie plan załóżmy 12-miesięczny albo plan 2-letni, to masz albo 20% zniżki w tym wypadku, albo w tym wypadku będziesz miał 30% zniżki, czyli zamiast zapłacić za tam około 10 dolarów, zapłacić 7 dolarów. Więc ja Tobie zdecydowanie polecam wybrać taki plan, załóżmy 12-miesięczny, ponieważ zaoszczędzisz dużo, dużo pieniędzy. Tak? Natomiast na potrzeby tego nagrania, aby Tobie pokazać, bo może kilka osób będzie chciało kupić taki plan jednomiesięczny, chociaż tak jak mówię, to jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem jest plan, jest co najmniej plan roczny, czy tam półroczny, albo dwuletni. Pokażę Tobie na potrzeby tego rozwiązania ten plan tutaj. To jest pierwsza rzecz. Tutaj następnie wpisujemy tutaj nazwę serwera, musimy to skonfigurować. Tutaj następnie wybieramy region. I tutaj co musisz wiedzieć, to, żeby ten region był jak najbliżej tego, gdzie mieszkasz. Czyli my wybieramy tutaj Germany, Frankfurt. Nie ma to znaczenia, że to jest out of stock, ponieważ my kontaktowaliśmy się wcześniej z supportem i normalnie można dokonywać zakupów tego oto serwera. Tutaj wybieramy, z jaki system operacyjny chcemy używać i rekomendujemy tutaj, jeżeli masz doświadczenie, to wybierz sobie swój system rekomendacyjny, z którego chciałbyś korzystać. Natomiast ja tutaj z doświadczenia wybieram Windows Server 2016. Okay? Tutaj jest informacja na temat tego, kto nas tutaj, jak trafiliśmy po prostu. Czyli, tak jak mówię na początku, skorzystaj z linka, który znajduje się w opisie tego wideo, bądź osoby, która Ci to wideo pokazała. I wybieramy, że trafiliśmy od znajomego, jest to informacja dla nich. Oczywiście po lewej stronie tutaj mamy informacje na temat możliwości zapłaty kartą. Możemy zmienić również tutaj sposób zapłaty, jeżeli chodzi o walutę. Wybieramy tutaj po wpisaniu nazwy serwera, klikamy dalej. Na następnej stronie oczywiście klikamy, który będziemy przycisk, aby przejść do płatności. Ok, jesteśmy teraz na kolejnej stronie, to teraz musimy zrobić to, wypełnić wszystkie dane. Co tu musimy zrobić tutaj, po prostu uzupełnić to i teraz pokażę Tobie, co tu dokładnie wpisać. W tym miejscu wpisuj sobie swoje imię, last name, czyli nazwisko, e-mail swój. Tutaj podajemy numer telefonu, oczywiście zmieniając tutaj flagę na flagę Polski, czyli korzystając z polskiego numeru telefonu. Tutaj mamy tak zwane dane do rachunku. Jeżeli masz firmę, chciałbyś na rachunek, fakturę na firmę, tutaj masz opcjonalną dekonwersję. A tutaj oczywiście są dane, czyli nazwa, Twój adres, druga linijka ewentualnego adresu, miejscowość, tak, dokładna, postkod, czyli kod pocztowy, kraj, z jakiego dokonujesz zakupu. Następnie to jest, skąd się o nas dowiedziałeś, czyli tak jak mówiłem wcześniej, wybrałem przyjaciel, ponieważ albo przyjaciel, albo ewentualnie tutaj, nie wiem, jeżeli oglądasz nagranie na YouTube, to YouTube, tak? Wpisujesz hasło, potwierdzasz swoje hasło i tutaj masz możliwość płatności. Tu masz Bitcoin, PayPal, Ethereum, Litecoin,
inne coiny, Perfect Money, też tutaj Credit Card. To jest też powód, dla którego wybraliśmy akurat tego VPS-a z tego względu, że tutaj mamy wiele możliwości płatności. Po wypełnieniu wszystkich danych zaznaczamy tutaj, zapoznaliśmy się z regulaminem, z informacjami, klikamy Complete Order. Po kliknięciu Order Complete wyskakuje nam tutaj potwierdzenie, że nasze zamówienie zostało już złożone i że informacje otrzymamy szybko na swój adres e-mail. Tutaj, tak jak widziałeś, po dokonaniu rejestracji możemy kliknąć, aby przyniosło nas tutaj na panel główny użytkownika. W tym czasie, zanim zostanie nasz serwer VPS uaktywniony, żeby zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje. Natomiast również otrzymaliśmy kilka maili i tak jak tutaj widzisz, jest tu przywitanie, jest tu informacja na temat realizacji zamówienia, jest tu informacja na temat invoice'u, czyli na temat faktury, ale też mamy taki mail, w którym jest please, w którym pisze, żeby go wydrukować, czy w sposób, żeby go przeczytać do końca. Teraz sobie tego maila pokażę. W tym mailu dostajemy m.in. dostęp dane do logowania się, dlatego tutaj będzie to wszystko zamazane, aczkolwiek właśnie informacje, gdzie znaleźć swój wirtualny serwer, oraz tu jest kilka bardzo ważnych informacji, z którymi się koniecznie musisz zapoznać. I klikając tutaj chociażby w ten link, zostaniemy przeniesieni, tak jak wcześniej, do głównego miejsca, gdzie znajduje nas serwer. I klikniemy tutaj serwer i patrzymy, czy on jest aktywny. Tutaj mamy informację, za chwilę pojawi się informacja, że akurat jest on w tym momencie instalowany, więc chwilę trzeba po prostu poczekać na jego instalację. Tak więc zgodnie z instrukcją powinniśmy otrzymać dostęp za jakiś czas. U mnie to trwało około dokładnie nawet 30 minut. Jak sprawdzimy, czy mamy dostęp? Po pierwsze możemy to sprawdzić, wchodząc na swój serwer, klikając tutaj i w tym momencie tutaj widzisz, się ładuje informacja na ten temat, natomiast o, już się załadowała i w tym momencie jest informacja, że ten serwer już jest w tym momencie aktywnym serwerem. Tutaj mamy informacje na temat różnego rodzaju dodatkowych aplikacji, zużycia i tak dalej, ale to nie jest teraz istotne. To jest teraz istotne to, że wrócimy teraz na adres e-mail. Zresztą przy okazji widzisz również, że na adresie e-mail tutaj masz informację, że VPS został utworzony, tak? Tu masz informację. Teraz wejdziemy do poprzedniego maila, którego otrzymaliśmy wcześniej, takiego istotnego, żeby trzeba było zapoznać się z nim. I w tym mailu tutaj na dole masz tu instrukcję na temat tego, w jaki sposób połączyć swój VPS. Klikamy w tą instrukcję i tutaj masz instrukcję dokładnie, jak to zrobić, tak? Obrazkową instrukcję. I tutaj przede wszystkim musisz znaleźć właśnie tego maila, którego przed chwilą miałeś. Czyli masz tutaj twoje IP, username oraz password, hasło. Następnie na swoim komputerze musisz znaleźć tak zwany remove. Po polsku to będzie po prostu, jak tu sobie klikniesz połączenie pulpitu zdalnego, tak? Czyli to będzie dokładnie ta opcja, połączenie pulpitu zdalnego. I to trzeba kliknąć i następnie przejść cały tutaj proces, czyli wpisać swoje IP adresu, które było podane właśnie w mailu, następnie wpisać username, który był podany w mailu, password, który był podany w mailu i to w zasadzie będzie tyle i połączyć się właśnie tutaj ze VPS-em. I teraz to właśnie zrobię, wchodzę teraz na pulpit. OK, połączenie pulpitu zdalnego, wchodzę na mojego maila, kopiuję tutaj adres IP. Następnie po skopiowaniu adresu IP klikam pokaż opcję i w miejsce nazwy użytkownika wpisuję zgodnie z instrukcją nazwę użytkownika, czyli administrator. Klikam połącz i następnie wpisuję tutaj, gdzie jest administrator, hasło, które zostało wcześniej podane. Mogę dać zapamiętaj mnie i klikam połącz. Klikam tak, akurat to się u mnie tak coś wyświetla. I oto w ten sposób właśnie logujemy się na swoje konto. Pierwsza taka instalacja, tutaj kolejne kroki, natomiast to już jak to obsługiwać, jak to wszystko się poruszać, to już w innym wideo. W tym wideo pokazałem to, w jaki sposób zakupić, w jaki sposób odpalić i w jaki sposób zalogować się właśnie do tego serwera swojego. Jeżeli chcesz cofnąć, wrócić, to klikasz tutaj w prawym górnym rogu, po prostu zamknij swój serwer. Tak jak widzisz, to wygląda identycznie, tak jak twój pulpit w Twoim komputerze.